Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest profesor Aneta Zelek, ekonomistka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło wrócić po ośmiu latach do tego studia. Witam Państwa, ale jestem bez krawata i zdradzę Państwu jeszcze, że redaktor Wierciak też nie ma dzisiaj krawata. Ach, na wideo też wszystko widać. Pani profesor, mamy dużo, dużo miliardów euro. 137. To są te pieniądze, które będą odblokowane z krajowego planu odbudowy. To to, o co walczyliśmy przez tyle lat. Ta kwota to nie tylko KPO, to również uwzględnia środki z tzw. funduszy spójnościowych, bo przypomnę Państwu, że rozpoczyna się kolejna perspektywa finansowa dla projektów finansowanych czy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. I w tej kwocie są środki z KPO, które uwaga, musimy wydać, mało powiedzieć dobrze, ale musimy wydać pilnie Sibko. mamy na to tylko dwa lata. No i środki na kolejne lata y, fundusze spójnościowe. Tak czy owak, to będzie. Potężny zastrzyk, który pozwoli w Polsce uruchomić tak bardzo potrzebne nam procesy inwestycyjne w różnych kategoriach i w różnych branżach. I teraz, jako makroekonomista, muszę to zaznaczyć. To, co się stało w ostatnich ośmiu latach, spadek inwestycji w stosunku do PKB do poziomu 16 z jakimś tam miejscem po przecinku, a przytomnie przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki obiecywał, nam, że 25% naszego PKB mhm. będziemy przeznaczać na inwestycje. To się niestety nie udało, ale jest wielka szansa, że właśnie w tych w perspektywie najbliższych lat wykonamy ten wskaźnik i to dobrze, bo to bardzo Akceleruje, napędzi nam wzrost gospodarczy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie i o Szczecin? Jak duża ta chmura pieniędzy będzie nad naszym regionem? To jest mniej więcej dzielone porówno? W... Nie, nie, tu nie ma równości to się jeszcze klaruje i jakby ukierunkowanie tych środków to też się jeszcze klaruje. No Musimy być teraz świadomi, że pierwsze, co musimy zrobić, w zasadzie od dzisiaj powinniśmy to robić, to jeszcze próba renegocjowana, renegocjowania. Z Komisją Europejską tych terminów i ścieżek wydatkowania środków z KPO. No bo chyba przytomnie, Szanowni Państwo, wszyscy rozumiemy, że ciężko jest zrobić wielkie infrastrukturalne inwestycje, na przykład w dziedzinie transformacji energetycznej w tak pilnym terminie w ciągu dwóch lat. Więc to będzie się jeszcze klarowało, ale na pewno dało nam to tak potrzebny nam powiew optymizmu, który zresztą optymizuje całą gospodarkę, bo trzeba Powiedzieć, że zaczynamy ten rok już niezależnie od tej informacji o środkach unijnych, zaczynamy ten rok wracając na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Bo ja muszę zaznaczyć, że 23 rok zakończyliśmy z tak żałośnie kiepskim wynikiem. Nie mieliśmy wzrostu gospodarczego. W pierwszej połowie roku wpadliśmy w dołek recesyjnej, a w drugiej połowie roku próbowaliśmy. Ale to było bardzo trudne. Wydobyć się z tego dołka i dowieźliśmy wynik na poziomie 0,2%, a więc poziom próby błędu statystycznego. Zero wzrostu było. Musimy wrócić na ścieżkę wzrostu. Czy to jest tak, że w samorządach, w szufladach już leżą te projekty i tylko czekały na odmrożenie środków unijnych, żeby, żeby ruszyć z inwestycjami? Tak, w istocie tak jest. Dużo przygotowań zostało poczynionych, choć samorządowcy już w pewnym momencie stracili wiarę w to, że w ogóle uda się uruchomić KPO w Polsce. A jednakowoż z tego co wiem, na przykład w budżecie miasta Szczecin na 24 rok nie uwzględniono w ogóle tej puli środków z obaw, że one się nie pod... Pojawią. To była taka wersja ostrożnościowa, więc jest pewne, że budżet Szczecina i podobnie w budżecie wojewódzkim będą teraz czynione korekty, ale to są pozytywne informacje. To będą pozytywne korekty. Uruchomimy pewne działania, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić, gdyby nie środki unijne. Pani profesor doradza i prezydentowi, i marszałkowi województwa. Jak wygląda kondycja finansowa samorządów? No, samorządy mówią, że są trochę poobieżone, Tymi ostatnimi latami, polskim ładem na przykład. No tak, bo, szanowni państwo, w ostatnich latach odbywała się taka walka, taka arena kickboxingu między samorządami a rządem. Polityka silnie centralistyczna, rząd chciał w ogóle. Kumulować większość funduszy, które powinny trafiać do samorządów, no ograbiła samorządy w Polsce. W największych miastach w Polsce budżety ucierpiały na około 10% całych wpływów. Na przykład w zeszłorocznym budżecie Szczecina zabrakło bodaj 314 milionów złotych. Szanowni Państwo, to jest 10% wartości wydatków budżetu Szczecina. Takie trochę przemuszenie. Janusikowe. Tak, tak to wyglądało. Oczywiście my wszyscy rozumiemy, dlaczego tak się stało. To są konsekwencje tak zwanego polskiego ładu, który okazał się olbrzymim nieładem i chaosem, no i naprawdę uszczuplił te dochody samorządów. Dzisiaj jest nadzieja na to, że to zacznie wracać do normy, a więc po pierwsze poprawa stosunków w relacjach samorząd-rząd, po drugie strumienie wpływów podatkowych, po trzecie w końcu strumienie środków unijnych. A zatem wieje optymizmem. Mieliśmy drugą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę w sobotę. Jak to wygląda z punktu ekonomicznego? Stać nas jeszcze na pomaganie naszemu sąsiadowi? Chyba nas nie stać na niepomaganie, tak naprawdę. O tak, ja tak chciałam od razu krzyczeć, ale panie redaktorze, nie zadawajmy sobie pytania, czy nas stać. Tu, to my w ogóle nie powinniśmy kontestować tego, tak? w ogóle nie powinniśmy zadawać pytania, czy mamy pomagać. Musimy pomagać w interesie trochę też własnym, bo my rozumiemy, że jesteśmy w tak krytycznym momencie kształtowania się polityki tu geopolitycznie w naszym regionie, że jeżeli my teraz nie zdamy, tego bardzo ważnego egzaminu to możemy odebrać w przyszłości potężne ciosy. Więc ja w ogóle nie zadaję tego pytania. Zwykle jako ekonomista mówię nie mm -hmm. wydawaj pieniędzy, których nie zarobiłeś, ale w tej sprawie i w sprawie na przykład wzmocnionych wydatków na fundusz obronności w Polsce, które w tym roku spowodowały tak głęboki deficyt budżetu państwa, 115 miliardów złotych bezprecedensowy fundusz na zbrojenie spowodowało, że nasz deficyt budżetowy ma bezprecedensowo wysoki rozmiar, około 190 miliardów złotych ja jestem już starszą panią, ja nie pamiętam takich wyników, ale tego nie kontestuję. Wręcz odwrotnie usprawiedliwiam, sytuacja jest absolutnie ekstraordynaryjna i nie możemy tym razem no, użyć tu takiego rygorystycznego, monetarystycznego poglądu i dyscypliny budżetu. Tylko nie w tej sprawie. Mam wrażenie, że nie... Nie wszyscy rozumieją, jak ta pomoc wygląda, bo słychać takie głosy: jak ja mam pomagać, jak tutaj po Szczecinie jeździ Mercedes na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. To przecież są bogaci ludzie, którzy do nas przyjechali. A to nie do końca ta pomoc tak wygląda, że my pomagamy tym ludziom z Mercedesów, że tak powiem. W nie lubię takich określeń. Naród ukraiński to normalne społeczeństwo, z normalnym rozkładem również bogactwa, tak? Oczywiście, że są bogaci, zamożni Ukraińcy, są też biznesmeni. Dni. Rozkład statystyczny podobny do tego, jaki mamy w naszym społeczeństwie, i to jest takie małe i niskie. Hmm. Odwoływać się do tego przykładu Ukraińca jedącego w Mercedesie, czy my Polacy naprawdę uważamy, że jest w tym coś złego, że oni też mogą jeździć Mercedesem. Ale my y, musimy mówić o instytucjonalnej, systemowej pomocy przede wszystkim dzisiaj w sprawie z, pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, a mam wielką nadzieję, że już niedługo będziemy rozmawiać o pomocy w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny i tu Polska i polski biznes i polski rząd i Polacy mamy do odegrania olbrzymią rolę. Już nie chcę powiedzieć, ale jako ekonomista muszę to też powiedzieć. My możemy w tym Partycypować i jednocześnie na tym zarabiać. A zatem dzisiejsza postawa definiuje to, czy będziemy potem przy stole, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy. Pani profesor, chciałbym jeszcze odnośnie Ukrainy zapytać o te protesty rolnicze, o, o, o te zboża jadące do nas, o miód, kolejne mm. produkty się pojawiają na polskim rynku i jest pytanie o jakość tych produktów. Musimy bronić tak. polskiego rolnika? Tak. No, problem jest realny, bo w istocie sytuacja wymknęła się totalnie spod kontroli. Muszę to powiedzieć poprzedniego rządu. Rzeczywiście to miał być tranzyt przez Polskę, a okazało się, że no, te produkty, te zboża pojawiły się na polskim rynku, degradując oczywiście cenowo rynki skupu. To jest realny problem, ale to jest problem do załatwienia. A jeszcze muszę przypomnieć Państwu, że kiedy niemal 20 lat temu my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to my byliśmy w roli ukraińskiego rolnika czy dostawcy produktów rolnych, i wtedy Europa, zachodnie rolnicy z Europy Zachodniej protestowali, a jakoś ujednolicił się ten rynek, czyli skonwergowaliśmy, weszliśmy w ten rynek i zaczęliśmy funkcjonować. I tu gorąco wierzę w to, że te sprawy są do załatwienia. Bardziej mnie martwi wątek związany z protestem, Kontra Zielony Ład. Jak mhm. ja słyszę, kiedy rolnicy protestują i powiadają, że trzeba wstrzymać Zielony Ład, to, to ja mam wrażenie, no, że ktoś nie odrobił zadania domowego, ktoś nie odrobił lekcji. My nie możemy wstrzymywać działań związanych z zapobieganiem skutkom kryzysu klimatycznego. My jako ludzkość o tym mówię. I żaden rolnik tego nie jest w stanie zmienić. Pani profesor, zmieńmy temat teraz, bo jest pani już w Radzie Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej Wulkan. I chciałbym zapytać, bo na naszej nawet antenie Radia Szczecin pojawiały się różne głosy. Minister Marchewka mówił, jest wiele do posprzątania. Pani Małgorzata Jaczna-Wit, proszę mi podziękować, bo tam no, wspaniałe wyniki w Stoczniach czy w Stoczni Gryfia. Jak to wygląda, tak naprawdę? I tak, Szanowni Państwo, wprawdzie ja nie jestem uprawniona i upoważniona do wystawienia tutaj takiej całkowitej recenzji, nie jestem audytorem, więc ja Państwu nie mogę opowiedzieć o szczegółach kondycji ekonomicznej i finansowej całej firmy, ale tak po belfersku, powiem, w takim akademickim spojrzeniu na to, co zobaczyłam wchodząc do stoczni, to powiem tak. Albo to był bardzo ambitny program rozwoju stoczni, bardzo ambitna strategia. Albo to był jeden z tych megalomańskich projektów poprzedniej władzy, i nie decydując, nie stawiając werdyktu, czy to było bardzo ambitne, czy bardzo megalomańskie, jedno jest pewne. Okazało się to po pierwsze nieskuteczne, po drugie tak koszmarnie kosztowne dla skarbu państwa, czyli dla nas wszystkich, że pozwolę sobie tylko na taką recenzję akademicką. To mistrz na miarę naszych możliwości. O tak, na pewno. <laughs> Bareja by nie wymyślił tego, panie redaktorze. Chciałbym jeszcze zapytać pod koniec naszej rozmowy o portfele Polaków, co nas czeka, bo inflacja nadal drenuje, ale jednak. Spada, przy czym to są oczywiście porównania rok do roku, więc tak naprawdę cały czas produkty drożeją. No ale mamy 800-plus, pensje rosną. Jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem, czy jednak w tej kieszeni zostaje nam coraz mniej? Mm, tak. No, ostatnie trzy lata rzeczywiście spowodowało zubożenie naszych portfeli. To wynik inflacji. Bo, bo, bo kiedy Państwo dzisiaj skupiacie się na tym, że inflacja, odczyt styczniowy pokazał, że to jest 3,9%. I nas to kurczę ucieszyło, bo przecież no w zeszłym roku. W porównaniu ze styczniem zeszłego no roku. Tak, my widzieliśmy kilkunastoprocentowe odczyty inflacji. Przypomnę, to było apogeum 18,4% w lutym zeszłego roku. Więc po pierwsze, uwaga, te 3,9% to jest przede wszystkim efekt tak zwanej bazy statystycznej, bo porównujemy te ceny ze stycznia 24 do stycznia 23, a w styczniu 23 to był wzrost o blisko 17%. Rozumiecie państwo? To, to trochę takie technikalia, ale co tu jest najważniejsze? W ciągu ostatnich trzech lat inflacja tak zwana skumulowana, kiedy ja policzę ceny dzisiaj

ona się zbliża do 50%. Więc proszę sobie wyobrazić osobę, która w ciągu trzech lat nie uzyskała żadnego progresu w dochodach, nie dostała podwyżki, niektórzy nawet odczuli degradację ekonomiczną. Co to znaczy? Jest ta osoba uboższa dzisiaj o blisko 50%. Albo jeśli pan redaktor przechował swoje gotówkowe oszczędności w sienniku przez te trzy lata, to ma pan dzisiaj realnie. Połowę wartości tych oszczędności. I to nie są dobre wieści. I my naprawdę czujemy się zmęczeni tą presją inflacyjną. A to, o czym Pan wspomniał, ale przecież wynagrodzenia nam rosną i tak, wzrosło oczywiście. świadczenie mhm. do 800 plus. No to po pierwsze, proszę Państwa to nie do końca goni ten tempo inflacji, a po drugie paradoksalnie, samo w sobie to jest znowu inflacjogenne, bo kiedy mamy coraz więcej pieniędzy w portfelach zgłaszamy coraz większą skłonność do konsumpcji, a wzrost konsumpcji jest zabójczy dla inflacji i jeszcze króciutka prognoza na to, czego możemy się spodziewać w tym roku. W istocie możemy obserwować do końca czerwca, że ta inflacja będzie tak się obniżała, ja nie mam takiej odwagi jak prezes Glapiński, żeby mówić konkretnie, że to będzie 2,5%. Mm -hmm. Ale ona nam, ona będzie przynosiła nie, nie najgorsze wieści. Gorzej o. Kiedy mówimy o drugiej połowie roku, bo, szanowni państwo, jeśli rząd zdecyduje się odmrozić ceny energii elektrycznej, to uwaga, w grę wchodzą podwyżki nie o kilka procent, tylko o duże kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset procent. A przypomnę, że energia to czynnik kosztotwórczy, czyli silnie inflacyjogenny. No i przed nami jeszcze decyzja na koniec marca, czy rząd odmrozi stawki VAT na żywność, a to główne składniki naszych wydatków budżetu. No, jeśli wrócimy do normatywnej 5% składki, to jednego dnia, proszę sobie wyobrazić, 1 kwietnia, i nie będzie to prymaprilis, nagle podrożeje nam żywność o 5%. I to samo w sobie może wywołać powrót do Trochę wyższej inflacji w drugiej połowie roku, a zatem na pewno nie skończyliśmy jeszcze tej nierównej gry. I pan prezes Glapiński nie ma racji, który kiedy mówi, że już ukręciliśmy łeb hydrze inflacyjnej. Jeszcze nie, proszę państwa. Garść słodko-gorzkich ekonomicznych informacji do studia Radia Szczecin przyniosła profesor Aneta Zelek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. W, domu, w pracy w samochodzie, Radio Szczecin.